Wiemy już, ilu kandydatów ubiega się o stanowisko dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury, ale zanim konkurs się rozstrzygnie, poznajmy kulisy dotychczasowej władzy. Konkurs na nowego dyrektora RCK-u trwa i najpóźniej za 2 tygodnie poznamy jego nazwisko. O jego fotel stara się 10 chętnych, z którymi już w przyszłym tygodniu odbędą się przesłuchania i na tym etapie okazję, by poznać trudności w kierowaniu taką placówką, zdecydowaliśmy się szybko wykorzystać i zapytać o nie ustępującą już miejsce dyrektor Janinę Wystup. W momencie, kiedy rzeczywiście człowiek oddaje serce, poświęca się całkowicie tej pracy, no to myślę, że chyba te trudności są do pokonania. No, najtrudniejsze jest to, że właściwie trzeba sprostać gustom, czy no nie wiem, zapotrzebowaniu także mieszkańców, bo po to jest ta placówka, żeby właśnie trafić do każdego, no żeby jednak dobrać i tak zróżnicować ofertę programową, żeby ona no naprawdę była ofertą dla każdego, żeby każdy mógł dla siebie coś w niej znaleźć. Pani dyrektor podkreśla, że w tej pracy równie ważna jest promocja działalności placówki, a to wymaga wielkiego zaangażowania. Łączenie pracy i tworzenie w samych budynkach, ale jeszcze też wychodzenie na zewnątrz. To jest też ważne, nie wiem czy trudne, ale też ważne, żeby pokazywać właśnie pracę placówki na zewnątrz, czyli plenerze, czyli gdzieś brać udział w jakichś różnych wydarzeniach wspólnie z innymi stowarzyszeniami, instytucjami. To wszystko wymaga czasu, prawda? Więc najtrudniejszy jest ten czas, ta gonitwa ciągle. Za czasem i gdzieś tam planujemy różne rzeczy, ale no wiadomo, w ciągu dnia nie zdarzyło mi się chyba w ciągu tutaj ponad 7-letniej pracy, żeby był taki dzień, jak go sobie zaplanowałam i dokładnie punkt po punkcie zrealizowałam. A jak w paru zdaniach opisać przyjemności wynikające z zarządzania kulturą w Raciborzu? Praca jest bardzo dynamiczna, praca z ludźmi naprawdę różnymi, więc od tych najmłodszych, bo mówię o amatorskim ruchu artystycznym, to jest bardzo ważne, edukacja właśnie artystyczna, więc to rozbudzanie talentów, no to po prostu przygotowanie także do odbioru sztuki, bo przecież nam na tym też zależy. To jest fantastyczny kontakt właśnie z tymi najmłodszymi, przez młodzież, przez grupy dorosłe, no kontakt z artystami, prawda, którzy mają nie są łatwi, oczywiście mają swoje tutaj wymagania, ale czasami menadżer ma większe wymagania aniżeli artysta. Okazuje się, że ten artysta, którego menadżer przedstawił, że nie wolno do niego podejść, to jest po prostu normalnym człowiekiem. Niezwykle ważni w tej pracy są także widzowie, zadowolenie których jest nie lada wyzwaniem. Postrzeganie chyba, tak mi się wydaje, kultury tu w mieście przez odbiorców, czego no, dowodem były słowa wdzięczności, czy były też słowa uznania, że mogli spotkać takiego artystę tu właśnie w Raciborzu, że nie musieli jechać do Warszawy, do Krakowa, do Łodzi, tylko tu właśnie przyjechał ten artysta do nich. Myślę, że to też buduje, to też dodaje skrzydeł, a jednocześnie też no jest takim cichym uznaniem i obserwowałam, że naprawdę grupa wspaniałych słuchaczy tutaj taka stała też się ukształtowała, która korzystała może nie z wszystkich, ale z wielu i z większości imprez. Janina Wystup, jak sama wyznaje, na stanowisku dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury pracowała 92 miesiące i jest wdzięczna, że taką szansę otrzymała. Dziękuję tutaj mediom, które były zawsze z nami na każdej imprezie. Dziękuję bardzo przede wszystkim tutaj Urzędowi Miasta, Prezydentowi Miasta i już nieobecnej pani prezydent Mile Nowackiej, która była bezpośrednim moim szefem i bezpośrednią szefową pani Teresie Piaseckiej, która była inspektorem do spraw kultury moim przez te lata, no i obecnemu wicestaroście, który był wówczas też moim naczelnikiem. Także za okazaną wdzięczność, za jednocześnie przychylność, za wspieranie mnie w różnych działaniach. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.